powstało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Czy istnienie tej instytucji jest pożyteczne? Ja byłem od samego początku przeciwnikiem tworzenia takiego biura i dotychczasowa jego działalność utwierdza mnie w przekonaniu, że miałem rację. Dlatego, że są dwa sposoby, można powiedzieć, są dwa sposoby walki z korupcją. Jeden taki, jaki właśnie stosuje Centralne Biuro Antykorupcyjne, to znaczy podgląda, podsłuchuje, prowokuje ludzi do tego, żeby ich przyłapać na gorącym uczynku. Ludzi, którzy często być może by się nie korumpowali, gdyby nie musieli. Sprowadza to atmosferę niepewności, podejrzliwości, agenturalności w społeczeństwie, co jest zawsze złe. Druga metoda zwalczania korupcji polega na usuwaniu okazji. Ludzie nie dlatego się korumpują, czy korumpują innych, że lubią taki sport, tylko dlatego, że jest złe prawo. Jeżeli na przykład obrót paliwami płynnymi jest koncesjonowany, to taka koncesja oznacza przywilej zarobienia dużych pieniędzy. I urzędnik, który tego przywileju udziela, no chce się podzielić po prostu z tym, komu ten przywilej daje. No i stąd się rodzi korupcja. Gdyby nie było koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi czy innych dziedzin, koncesjonowania innych dziedzin, nie byłoby powodu, żeby dawać łapówkę, ba, nie byłoby komu dać łapówki, bo nie byłoby tego urzędu, więc ogromny obszar korupcji zostałby zlikwidowany. I wreszcie ostatnia sprawa to przekonanie, że za pośrednictwem urzędu, stworzenia urzędu da się rozwiązać jakiś problem, jest przekonaniem niemądrym. Dlatego, że jest oczywista kolizja interesu społecznego z interesem urzędników, którzy w tym urzędzie pracują. Jeśli na przykład ktoś znalazł pracę, już dostał pracę w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, to w jego interesie leży to, żeby tę pracę aż do emerytury tam został, prawda? A najlepiej jeszcze dzieciom przekazać te spadki, wnukom. A jedyną racją biura antykorupcyjnego jest zwalczanie korupcji. W związku z tym zwalczanie korupcji z punktu widzenia pracowników biura powinno trwać jak najdłużej. Natomiast w interesie społecznym jest oczywiste to, żeby korupcja zniknęła jak najszybciej. Więc mamy tu oczywistą kolizję interesów między biurem a społeczeństwem.